bardzo, bardzo gorąco i serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj poświęcili swój czas i przybyli na nasze spotkanie. Szczególnie witam seniorów, bo to dla nich dzisiaj poświęcone jest to wydarzenie. Witam seniorów z Stogów, z Przeróbki, z Krakowca, ale nie tylko, bo są również seniorzy z trójmiejskich placówek. Jest z nami dzisiaj Gdynia, jest Sopot i są jeszcze chyba przyjezdni dalej albo i dojadą. Proszę Państwa, witam również społeczność lokalną, bo to ona nas nigdy nie zawodzi. Zawsze są dzieci, młodzież i ich rodziny. Witam Pana Piotra Kowalczuka, zastępcę prezydenta miasta Gdańska. Witam Panią Ewę Kamińską, pełnomocnika prezydenta do spraw seniorów oraz pracowników Urzędu Miasta. Witam radną, Panią Beatę Dunajewską. Witam zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Panią Agnieszkę Wrubel. Witam główną księgową Dorotę Giedroyć oraz kierownika działu finansowego, Panią Grażynę Chylińską, a także kierowników działów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. A tutaj szczególnie jeszcze się do Państwa tyłem, a do Państwa przodem zespół Devco Band. Witam gorąco, że przyjęli nasze zaproszenie i chcą dzisiaj dla nas zagrać. Mój dom, moje życie. To hasło dzisiejszego spotkania, które w jakimś sensie również zamyka czas pięknych wakacji. Cieszę się, że pani dyrektor Ewa Zawadzka rozpoczęła to spotkanie, ale wypada ją również przedstawić i cieszyć się, że tak wspaniale prowadzi tę placówkę, co do której mieszkający tu nazywają ją domem. Stworzyć dom to wielka sprawa. A zatem niech towarzyszy nam dobry humor. Devco Band! Przyjemność i zaszczyt każdego roku otwierać. To też to spotkanie z Państwem zeszliśmy się takim standardem, który się notabene nomen omen nazywa, proszę księdza, ksiądz. Korzystając z tego, że mam tutaj wspaniałych dwóch trębaczy, piękna pogoda, lato, to taki pan, który się nazywa George Gershwin, napisał piękną kompozycję Summer Time. Bardzo proszę, żebyście teraz parę dźwięków. Głosy przeważne rana, takim pieprzu.
same dziewczyny, takie dziewczyny. Bardzo cieszymy się, że spotykamy się tutaj w pełni słońcu. Detko Bent, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jaki podjazd zrobili. Komu dedykowali piosenkę? O Ewie. Wiecie? Dyrektor, oczywiście. Także te zaproszenia na tę scenę na pewno będą przez cały czas. Gorąco Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Za chwilę też Detko zagrało, oczywiście śpiewał kto inny. Za chwilę też inne zespoły, fantastyczny wspólny czas. Mam nadzieję, że to pożegnanie lata, bo za chwilę ono gdzieś tam sobie odchodzi, pozostanie w serduchach tych osób, które tutaj są. A ja chcę dzisiaj podziękować 8 domom, które tutaj są. Szczególnie Waszym organizatorom, dyrektorom placówek, jednostek, które tutaj są pracownikom tego wspaniałego domu, za to, że tworzycie taki fantastyczny klimat. Wielkie, wielkie dzięki, że wszyscy jesteście z nami. Pięknie dziękuję. Proszę Państwa, czyli dzisiejsze nasze spotkanie pod hasłem Mój Dom, Moje Życie. To jest kontynuacja projektu Seniorzy Zadbaj o Słoneczną Jesień, który powstał w ubiegłym roku z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, konkretnie działu do spraw seniorów. Celem tego projektu była poprawa jakości życia gdańskich seniorów poprzez udzielanie wsparcia oraz bogatą ofertę organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań i umiejętności seniorów. Projekt skierowany jest do gdańskich seniorów, którzy uczestniczą w zajęciach w dziennych ośrodkach wsparcia, a więc w dziennych domach, w klubach seniora czy też w klubach samopomocy. Dzisiaj placówki będą miały możliwość opowiedzieć o swoim codziennym życiu, przedstawić swoją działalność. Tam mają wystawione stoliczki, także kto z Państwa będzie chciał dowiedzieć się bardziej szczegółowo, to również można tam się udać. Charakterystycznym jest to, że tego rodzaju placówki w taki sposób prowadzone nie starzeją się, a jedynie dojrzewają. Teraz zapraszamy na scenę grupę Retro z DPS Ostoja. Prosimy. Serca marzeniami, by żyć wiecznie. Nasz dom to nie tylko ściany, bo tutaj są także i ludzie, gdzie wielu z nas swoje miejsce, trwając w radości i trudzie. I każdy wnosi tu serce do różnych ciekawych zajęć, a wachlarz ich jest bogaty, stąd senior może coś znaleźć. Gimnastykę, malowanie, wspólne tańce i śpiewanie, i gawędę w radiowęźle, a do tego filmowanie. Więc starość może być piękna, gdy ciepłem jest otulona, jakby kolorowa rzeka letnim słońcem rozświetlona.
senior czuje się bezpiecznie, gdy dam co dzień byt ma syty, kiedy może dać talentom wokół upust przeobfity. Raz nam smutno, raz wesoło. I choć srebro schronie większy, my kochamy dom na Chorzej. I nie trzeba nam nic więcej. Dziękujemy grupie Retro i zapraszamy. Jest Dzienny Dom Opieki Medycznej z ulicy Trąborskiej, podopieczni Caritas. Witam serdecznie. No, ja nie mam żadnego przygotowanego repertuaru. Chciałam tylko powiedzieć Państwu, jak wygląda nasz Dzienny Dom. Jeszcze raz witam serdecznie. Reprezentujemy Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas, Trąborska, Gdańsk. W naszym Dziennym Domu Opieki opieka jest skierowana do seniorów po leczeniu szpitalnym. W ostatnim okresie 12 miesięcy, jeżeli pacjent był leczony w szpitalu, to w naszej placówce znajdzie taką opiekę, gdzie służymy, znaczy świadczymy usługi pani pielęgniarki, lekarza geriatry, lekarza rehabilitanta, fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka. Nasz zespół terapeutyczny przygotowuje plan terapeutyczny dla pacjenta indywidualnie i taki pacjent może u nas przebywać od 30 dni roboczych do 120 dni roboczych, to jest prawie pół roku. I w ciągu tego pół roku może otrzymywać pełnowartościową rehabilitację. I to wszystko jest oczywiście darmowe, bo to jest ze środków unijnych. Bardzo dziękujemy. A ja chciałbym poprosić w takim razie przedstawicieli Dziennego Domu Pomocy z Wajdeloty, żeby opowiedzieli coś o sobie. Reprezentuję Dzienny Dom Pomocy w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Wajdeloty 28A. Mamy miejsca dla 55 seniorów. Objęci są naszą opieką od godziny 7 do 15. Zapewniamy zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia dotyczące dobrego wyglądu.
stawiamy na aktywność seniorów w naszym domu, więc mamy Radę Domu, która też współpracuje. Organizujemy uroczystości wewnętrzne, urodziny jubilatów. Zapraszamy na przykład Fundację Doktora Klauna do nas ze swoją ofertą. Współpracujemy z przedszkolem, które mieści się po sąsiedzku. Także staramy się naszym seniorom urozmaicić ten wolny czas. Stawiamy na aktywność i aktywizację. Celem właśnie pobytu w naszym domu jest zapobieganie tak zwanej instytucjonalizacji. Dzienny Dom Pomocy i Klub Samopomocy z ulicy Kisielewskiego, czyli Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży. Witam wszystkich. Naszą placówkę 15 lat temu, to znaczy jeśli chodzi o klub seniora, 10 lat temu Dzienny Dom Pomocy zorganizowała właściwie Rada Osiedla przy współpracy z parafią Zmartwychwstania Pańskiego. Placówka jest mniejsza niż ta, bo nie mamy DPS-u, ale położona mniej więcej w takich samych okolicznościach przyrody. Jest piękny ogród i piękny nasz budynki, jasne, przestronne. U nas jest klub, Dzienny Dom Pomocy to 20 osób, Klub Samopomocy 10 osób i Klub Seniora około, to różnie, ale 25-28 osób. Poprosimy kolejną placówkę. Dzienny Dom Pomocy Senior Wigor, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Perfekt. Jestem kierownikiem Dziennego Domu Senior Wigor ze Świętej Barbary. Nasz dom jest domem stosunkowo młodym, dlatego że rozpoczęliśmy swoją działalność dopiero 10 stycznia tego roku. Także cały czas się rozwijamy. Prowadzimy różne działania, ale nastawiamy się właśnie na działalność fit, sportową i prozdrowotną. Także mamy fizjoterapeutę, który dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia z Państwem po jednej godzinie. Oprócz tego mamy zajęcia na naszej sali, zajęcia sportowe. Są to zajęcia typu stretching, typu pilates. Troszkę jest zajęć równoważnych, a także wzmacniające. Poza tym mamy koleżankę, która tutaj współpracuje ze mną i zajmuje się właśnie zdrową żywnością. Prowadzi wykłady na temat zdrowego żywienia. Robimy warsztaty kulinarne. Parzymy zdrowe herbatki, kawki, tego typu rzeczy. Ponadto również, jeżeli już ta działalność jest taka prozdrowotna, ekologiczna, mamy przed obiektem piękne klomby, które nasze uczestniczki zrobiły same własnymi rękami. Także mamy bardzo piękne otoczenie. Mamy również skrzynki z kwiatami i z ziołami, które wykorzystujemy do naszych zdrowych potraw. Klub Samopomocy i Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji. Bardzo proszę. Ja się nazywam Małgorzata Gus, ze mną pani Halinka oraz gościnnie Emilka dzisiaj, ponieważ łączymy pokolenia, jak sama nazwa pikniku mówi. My prowadzimy dzienny klub, klub czterogodzinny dla aktywnych seniorów, którzy nie chcą siedzieć w domu i mają ochotę coś ciekawego z nami podziałać. Klub działa codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 8.30 do 12.30. W ramach zajęć prowadzimy oczywiście gimnastykę ogólnorozwojową. Praktycznie codziennie staramy się ćwiczyć. Prowadzimy zajęcia komputerowe. Staramy się, aby seniorzy byli w stanie nadążyć za technologią, która nas zaskakuje. Więc uczymy seniorów korzystać z komputera, z internetu, z tabletu, z telefonów komórkowych, z wszystkiego, co dzisiaj jest nam niezwykle potrzebne. Organizujemy ciekawe wyjścia, wycieczki, wyjazdy, chodzimy na spacery, zwiedzamy przepiękny Gdańsk, w którym mieszkamy, a też nie zawsze mamy okazję, żeby go zobaczyć od innej strony. Witam serdecznie wszystkich. No przy takiej organizatorce trudno się nudzić, także wyzwala z nas wszystkie siły witalne i oczywiście artystyczne, bo
nasz klub to nie tylko to, że ciało, ale i ducha, i umysł niestety porusza w nas tak dogłębnie. Klub Samopomocy z ulicy Polanki 121, czyli DPS w Gdańsku Oliwie. Zapraszam. Jestem jedną z klubowiczek przy DPS-ie Polanki 121. To jest dzienny klub seniora. Obecnie jest nas 15 osób, ale będzie remont i po remoncie prawdopodobnie będzie nas 30. Nudzić się nie można. Od 9 do godziny 14 przebywamy. Od poniedziałku do piątku włącznie. Mamy swojego muzyka, który nam pięknie gra na skrzypcach. Jeżeli jest pogoda, wyjeżdżamy w plener. Jesteśmy wśród ludzi tak samo spragnionych drugiego człowieka i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Proszę przedstawicieli Fundacji Markus z Klubu Samopomocy z ulicy Kombatantów 4 na Zaspie. Przychodzimy bardzo chętnie do klubu, gdzie wspólnie spędzamy czas, czytamy, rozmawiamy, wspólnie wykonujemy różne prace, chodzimy na spacery, do kina. Seniorzy bardzo chętnie przychodzą. No jest tak, że część choruje, ma lekarzy, ale większość czasu ludzie spędzają w klubie. Także zapraszam Państwa do nas, żebyście zobaczyli, jakie prace wykonujemy. Mamy na stoliku swoje prace. Panie robią na drutach, robią gobeliny, dekopaż, jajka, Faberge, no i różne ciekawe rzeczy z papieru. Mamy jeszcze gościnnie przedstawicieli DPS-u z Gdyni i z Sopotu. Czy Państwo z Gdyni zechcą parę słów na swój temat powiedzieć? Mieszkańców mamy 79 i również przy Domu Pomocy Społecznej mieści się klub seniora Tęcza. Ja jestem koordynatorem tego klubu, więc przychodzą moi seniorzy dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w czwartki. U nas również w naszym domu urodziny mieszkańców, zabawy karnawałowe, po prostu się dzieje. I zapraszam bardzo proszę Państwa na stronę DPS Gdynia, Pawia 31, kliknąć w aktualności, zobaczyć nasze filmy, nasze wspaniałe zdjęcia. Jeszcze został Sopot. Czy ktoś z Sopotu zechce, proszę bardzo, parę słów na temat Waszej placówki? Tu akurat są ze mną uczestniczki dziennego domu, który funkcjonuje już od prawie 40 lat, a od 7 lat mieści się w strukturze Domu Pomocy Społecznej. Funkcjonujemy od poniedziałku do piątku, dobrze się bawimy, miło spędzamy czas. Każdy dzień zaczynamy od łyka ruchu, czyli porannej gimnastyki, potem łyk kawy. I potem się dzieje w naszym domu, czyli miło spędzamy czas, każdy ma możliwość realizacji swoich zainteresowań. Śpiewamy, tańczymy, wykonujemy różne prace plastyczne, które dekorują nasz dom. Bierzemy udział w różnych konkursach, mamy grupę teatralną, codziennie są zajęcia muzyczne, zajęcia edukacyjne. Uczymy się też gotować, czasem robimy coś wspólnego z naszym dietetykiem. Jutro na przykład robimy lody. Dzień dobry, dzień dobry. O, zapraszamy, proszę, proszę. O, do akcji wkracza kapsel bąbelkowski, klaun, animator. I cóż, zachęcam do zabawy dzieci. Witajcie! Jakie wy jesteście super uśmiechnięci dzisiaj! Dobrze! Sportowanie dzieci! Żeby nie było!